Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam uczestników Studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem naszego studium jest misja międzykulturowa. Razem ze mną są Janusz, Asia i Liza. Ja nazywam się Maksymilian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą. Drogi nasz Panie, dziękujemy teraz Tobie za czas, jaki dałeś nam. Dziękujemy Ci za to, że możemy studiować Twoje Słowo, poznawać się i prosimy Cię o Ducha Twego Świętego, aby był z nami, byśmy mogli zrozumieć i rozkoszować się tym, co masz dla nas i chcesz nam powiedzieć. Dziękujemy Tobie za to i bądź tutaj z nami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tydzień temu studiowaliśmy na temat Pana Jezusa jako największego wzoru misjonarza. Dzisiaj chcemy mówić o czymś specjalnym, również biorąc pod uwagę historie, w których Pan Jezus brał udział. Staje takie ciekawe pytanie. Czy Jezus był za granicą? Był. A kto gdzie to pojechał? Na wczasy? No trochę podróżował tu i ówdzie dookoła. W Egipcie. A co tam robił? No spędzał swoje dzieciństwo, początkowe lata swojego życia. Pięknie. A zatem już na początku swojego życia zetknął się z ludźmi, którzy inaczej wierzą, inną mają kulturę, inne zwyczaje, może nawet inny światopogląd, inne zachowanie. A zatem miał do czynienia z ludźmi, którzy są inni. I to jest właśnie problem, który rozważany jest w misji. Jak dotrzeć do tych innych? Misja może być w domu, może być w rodzinie, może być w sąsiedztwie, może być w miejscowości, w której żyjemy, może być pośród współwierzących, może być w moim większym otoczeniu, może w zakładzie pracy, może w szkole, może w regionie, w którym mieszkam, może nawet w kraju, ale tak naprawdę misja może być również dla ludzi innych, takich, którzy nie żyją tak jak my, tak jak misjonarz. I dlatego też w wielu krajach mamy takie regiony, które się różnią pod względem narodowościowym i religijnym. W Polsce takiego problemu może nie mamy, dlatego że w Polsce jest większość katolików i ludziom się wydaje, że wszyscy są tacy sami, mają takie same zwyczaje, do tego samego kościoła chodzą, w to samo wierzą. Ale już na Ukrainie mamy regiony, gdzie jest większość rosyjskojęzyczna, pomieszana z osobami, które są z pochodzenia Ukraińcami, a zatem są już inni. W tym samym kraju są różne regiony, a może tak nawet i różne kultury. I teraz przechodząc do fragmentów Słowa Bożego, mamy pierwszy tekst Ewangelii Jana, 4 rozdział, wiersze od 15 do 17. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałeś, nie mam męża. Dziękuję. Ten fragment jest wybrany z całej historii o Samarytance. Samarytance, którą spotkał Jezus
przy studni. Samarytanie mieszkali w części Palestyny, która nazywała się Samarią. I problem leży w tym, że mieszkańcy tej części kraju wierzyli inaczej niż Żydzi mieszkający w Judei i w Galilei. I zatem powstaje pierwszy problem. Mianowicie taki, że Żyd nie miał prawa, aby spotkać się z cudzą kobietą sam na sam lub, co gorsze, spotkać się jeszcze z kobietą z innego plemienia, z innego narodu. To już w ogóle było nie do wyobrażenia. Ale Pan Jezus spotkał się ze szczególną kobietą, o której historia mówi, że co, miała męża, czy go nie miała? Miała męża, ale to nie był ten mąż. No właśnie. Tam w tej historii czytamy, że miała jednego męża, czy więcej mężów? Kilku mężów miała przed tym człowiekiem, z którym teraz była. No właśnie. To co możemy sobie pomyśleć o takiej kobiecie, która miała kilka mężów? Łatwo się zakochuje. A zatem mamy jakąś nietypową osobą, o której można pomyśleć, że nie wiem, no, chyba nie pasuje do jakiegoś wiernego statka Bożego. Jakie są jej zwyczaje? Jakie jest jej życie? No, co to za osoba? No, czy warto z taką rozmawiać? No właśnie. I to jest ten problem, o który rozważa ta historia. Jezus spotyka się z ludźmi nietypowymi. Mało z tego, ludźmi, z którymi inni nie chcieliby się spotkać. Teraz mamy kolejny wiersz w Ewangelii Jana, 4 rozdział, wiersz 27. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Proszę, jest to potwierdzenie słów, które przed chwilą, komentarza, które przed chwilą dałem, że uczniowie nie interesowali się, o czym on rozmawia z tą kobietą, tylko jak on sobie mógł na to pozwolić, żeby z obcą kobietą i to jeszcze w odludnym miejscu rozmawiać. Toż to przecież jakieś bezeceństwo. Właśnie tu mamy ten problem, że Jezus musiał przekroczyć pewne granice ustanowione przez ludzi, pewne bariery, które były w ludzkiej mentalności. Spotykać się z ludźmi, z których inni nie chcieli się spotykać. No dał nam też w ten sposób przykład, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I my powinniśmy tak samo postępować jak Pan Jezus. Iść z Ewangelią do takich ludzi, do których większość osób no, może by nie poszła. Ten przykład nie jest wielce daleki od teraźniejszości, no bo dzisiaj ten przykład chociażby Samarytanki, tak, kobiety, która tak swawolnie kilku mężów i mężczyzna, z którym nie jest w formalnym związku dzisiaj, jest bardzo namacalnie podobna. Tak? Ten przykład jest bardzo podobny. Dzisiaj też spotykamy takich ludzi i też ma to podobne kulturowe skutki, może nieco łagodniejsze niż w tamtych czasach, ale jednak te sytuacje właśnie tak nawiązują do teraźniejszości i pokazują właśnie nam to, o czym powiedziałaś. A zatem mamy kulturowe podziały i kolejny przykład takiego podziału to objawia nam Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wiersze od 5 do 10 i 13. Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam nad sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź, a przychodzi. Słudze: zrób to, a zrobi.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. I 13. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I od tej godziny jego sługa odzyskał zdrowie. Dziękuję. Mamy tutaj historię opisującą rzymskiego setnika. Kim był ten człowiek? Był dowódcą żołnierzy. Ale co było charakterystyczne w tym, że on spotyka się, czyli Jezus, spotyka się z rzymskim oficerem? To, co jest ważne w tym przykładzie, wydaje mi się, to, że my nie mamy tu opisanego, ale wiemy, że w tamtych czasach Rzymianie byli bardzo znienawidzeni przez pierwszych chrześcijan, bo oni byli okupantami ich narodu, tak? W związku z tym Jezus idzie pozwala przyjść komuś, kto był w nienawiści, można by powiedzieć, u ziomków, no bo wszyscy oni, będący Izraelitami, bardzo nienawidzili Rzymian. W dodatku żołnierzy, którzy wiemy, jaki mieli stosunek często do narodu izraelskiego, który uciskali. Pięknie. Właśnie to jest charakterystyczne, że Jezus przyjmuje, powiedzmy to takim eufemistycznie, na swojej audiencji przyjmuje okupanta. Żydzi uważali, że z okupantami nie można mieć żadnych kontaktów, żadnych konszachtów, żadnej współpracy. Bo to jest okupant i tyle. Od niego z daleka. Zwłaszcza faryzeusze i zeloci byli ludźmi, którzy wręcz z gruntu nienawidzili tych okupantów. Nawet gdyby byli dobrzy. Ale zdarzył się taki przypadek właśnie tego rzymskiego setnika, który gdy zachorował jego syn, to on udał się do starszych żydowskich, czyli osób, które stały na czele miejscowej wspólnoty żydowskiej, czyli synagogi, z prośbą o to, aby coś zaradzili. I z tej konsultacji wyszło, że należy spotkać się z tym cudotwórcą, wędrownym nauczycielem. Zapewne na tę chorobę on znajdzie rozwiązanie. Skoro, jak słyszymy, tylu ludzi uzdrowił, to być może zrobi wyjątek dla ciebie. I dlatego też rekomendowali wręcz, że tego człowieka należy właściwie potraktować. Jeszcze jest ciekawe, jak się czuł ten setnik, bo na przykład on tak myślał sobie, no jestem obywatelem Rzymu i jak ja powinienem przyjść do Pana Jezusa, który jest Żydem. I chyba myślał, że ciekawe, co pomyślą o mnie inni ludzie i w ogóle jak będzie ta cała sytuacja. Ale on to wszystko odrzucił, bo miał bardzo mocną wiarę, że Jezus właśnie może uzdrowić mojego sługę. Dobrze. Jest taki tekst biblijny, bardzo ciekawy. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wiersz 8. A ten pokazuje nam stosunek tego rzymskiego oficera do tego cudotwórcy, do Pana Jezusa. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Proszę, widzimy w tym, że przemawiała przez niego wiara. On uważał, że nie jest godny tego, aby przyjąć w swoim domu Żyda, dlatego że było to niedopuszczalne, nie było takiego obyczaju, żeby Żydzi przychodzili do domu Rzymianina i żeby Rzymianin przychodził i odwiedzał domy żydowskie, ale on uważał, że nawet na słowo, na odległość to się stanie. Tak właściwie. Co
było największym czynnikiem pozwalającym na to, że Jezus mógł uzdrowić jego syna. Czy to jego słowo, że on tak chciał, to go uzdrowił? W pierwszej księdze Biblii czytamy, że Bóg rzekł słowo i stało się. Boża moc jest tak wielka, że wystarczy słowo i rzeczy się dzieją. Ale tam dostrzegamy wątek wiary tego setnika. Nie stałoby się nic, gdyby nie wiara tego człowieka. I tu widzimy ten obraz tej misji międzykulturowej, że człowiek, który jest spoza jakby chrześcijaństwa, słyszy coś na temat wiary chrześcijańskiej, cudów, rzeczy, które się dzieją, wierzy i pragnie tego doświadczyć. Niekoniecznie dla siebie, dla swojego sługi, tak? I przychodzi do Chrystusa, człowieka innej kultury, innych obyczajów i prosi o pomoc. I teraz, jak przebiegłaby sytuacja, gdyby tej pomocy nie otrzymał? A myślę, że to by zmieniło jego diametralnie by zmieniło jego podejście do całej sytuacji, do tej wiary Jezusowej. No jest to też dowodem na to, że Pan Bóg ma swoje dzieci w różnych ugrupowaniach, w różnych środowiskach i być może teraz o nich nie wiemy, ale przyjdzie czas, gdzie oni właśnie się wyłonią poprzez swoją wiarę i to, że będą wierzyć właśnie w Zbawiciela. To też jest dla nas taki przykład, żebyśmy właśnie nie byli zamknięci na innych ludzi z innych kościołów, czy z innych właśnie jakichś takich ugrupowań, bo w ogóle takich ludzi zwykłych, z którymi się spotykamy na co dzień, tylko żebyśmy byli otwarci, bo być może ich serca są bliżej niż nasze Pana Boga, a nam się czasami wydaje, że skoro my już, nie wiem, należymy do Kościoła, wyznajemy Jezusa i żyjemy, przynajmniej staramy się żyć według Jego wartości, że jesteśmy lepsi. Ale w Starym Testamencie też jest napisane, że my jako ludzie patrzymy na to, co mamy przed oczami. Czyli jesteśmy wzrokowcami, oceniamy drugiego człowieka bardzo często z wyglądu. Natomiast Pan Bóg patrzy na serce i możemy być zdziwieni, kiedy przyjdzie czas, że zobaczymy, że ludzie, o których byśmy się nie spodziewali, że jednak są blisko Boga. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że ta ilustracja o rzymskim setniku oraz kolejna ilustracja, którą za chwilę będziemy oglądać, mówi o rzeczy wspólnej, jaką jest choroba i śmierć. Niezależnie od narodu, niezależnie od kultury, niezależnie od wyznawanej religii, każdy człowiek może zachorować i każdy człowiek umrze. I to jest płaszczyzna, w której misja może się rozprzestrzenić. Ale idźmy do kolejnych ilustracji. Mianowicie najpierw Ewangelię Łukasza, 8 rozdział. I tutaj w tym 8 rozdziale przeczytamy fragment. I dopłynęli do krainy Garezeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. A było tam duże stado świń pasące się na górze i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść, i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim, lecz on odprawił go mówiąc:
Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Dziękuję. Te istotne elementy z tej historii, którą można w całości przeczytać samemu, mówią o tym, że Jezus przybył do krainy, która była położona na wschodnim brzegu jeziora Galilejskiego i tam mieszkali osadnicy greccy. Tam nie żyli Żydzi, którzy chodzili do synagogi, ale ludzie, którzy wierzyli w innego Boga. Ciekawą jest rzeczą, że byli rolnikami i zajmowali się hodowlą czego? Świn. Co oczywiście dla Żydów było niemożliwe, bo Żydzi ze względu na swoje przekonania takiej hodowli nie prowadzili. Ale wśród nich był człowiek, który został opętany od demonu. I ciekawą jest rzeczą, że w tej konfrontacji Jezusa z tymi demonami, które tkwiły w tym człowieku, one poprosiły, żeby gdzieś, żeby się przechowały w jakim miejscu. One chciały, one były gotowe wyjść, ale zaproponowały, że chcą się przechować gdzie indziej. A w tym stadzie trzody. No właśnie, że one wejdą do świń. I co się stało z tymi świniami? Utopiły się. Ale teraz ten człowiek został uwolniony, uzdrowiony i on sam prosił, ta historia tam mówi, że sam prosił, że teraz chciał iść za Jezusem. Chciał być jego uczniem. A co mu Jezus zaproponował? Żeby się został w swoim kraju i tam był świadkiem Jezusa. I czasem i my nie musimy jechać gdzieś na koniec świata, do Afryki, gdzieś bardzo daleko, a możemy być lepszymi nauczycielami w swoich rodzinach, na studiach, w pracy. Pięknie, dziękuję. Bo to jest właśnie ta istota. Ten człowiek, który doznał przemiany, doznał szczególnego uzdrowienia, szczególnego nawrócenia, był najlepszym dowodem na to, że Bóg działa, że Bóg istnieje i że jest Bóg, który może podobne rzeczy uczynić wobec drugiego człowieka. A dlaczego? Ponieważ wszyscy go znali, wiedzieli, gdzie jest, wiedzieli, gdzie się kryje, wiedzieli, że jest trochę, może niektórzy mówili, świrnięty, jak wiemy, był opętany tak przez demony, czyli to nie była taka sobie błaha sprawa. No i myślę, że dlatego właśnie, że wszyscy go znali w okolicy, Pan Jezus polecił mu, żeby jednak został w swojej krainie, na swoim terenie, bo jak każdy zobaczył, że idzie człowiek, który no, jeszcze wczoraj był opętany, dzisiaj jest zdrowy i ma się świetnie, to znaczy, że coś w jego życiu poważnego się stało, coś się wydarzyło. I tym było właśnie uzdrowienie. Pięknie, dziękuję. Jest tu taka jeszcze ciekawa myśl, że ten człowiek, który został, był jednym z nich. I był dla nich najlepszym misjonarzem. Nawet gdyby tam Jezus z uczniami tam przebywali kolejny okres czasu, prawdopodobnie nie byliby w stanie wykonać takiej misji, jak on mógł wykonać, żyjąc wśród nich do końca swojego życia. I to pokazuje, że misja ma przekraczać podziały kulturowe, ma przekraczać granice, docierać do ludzi i środowisk i sprawiać, że znajdą tam się ludzie, którzy przyjmą Chrystusa, zostaną nawróceni i oni będą najlepszym jego świadkiem. Teraz kolejna ilustracja to z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział. Czytam od wiersza 21. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest
ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać psom. A ona odrzekła, tak, Panie, lecz szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Dziękuję. Jezus spotyka kobietę w okolicy zamieszkałej przez innych ludzi, Tyr i Sydon. To nie było miejsce, gdzie była większością byli Izraelici, ale miejscem, którym żyli inni ludzie z innymi poglądami, a tudzież z innymi przekonaniami religijnymi. Ale ta kobieta chciała uczynić wszystko, kochając swoją córkę, żeby chociaż, jeżeli ona nawet nie należy do tego narodu izraelskiego, to może się uda, że ten cudotwórca ją przyjmie i to uzdrowienie przyniesie jej córce. Dlaczego był tam taki dialog? Jak myślimy, dlaczego był tam taki dialog między tą kobietą a Panem Jezusem? Wiecie, to tak trochę wygląda dziwnie. Pan Jezus jakby tymi właśnie na jej prośbę to ją tak odpycha. Zbywał. Jakby, zbywa. O, dziękuję za to słowo. To znaczy tak, no... Czytając całe pismo, no wiemy, no Izrael to był naród wybrany. Naród, który odrzucił Boga, tak? Pan Jezus przyszedł, żeby ich zbawić. Ale jak to bywa z Panem Jezusem? On w swoim miłosierdziu chce także dotrzeć do innych. My jesteśmy posłani na cały świat, jak wiemy. To było jedno z ostatnich poleceń Pana Jezusa, abyśmy szli na cały świat. I tu daje nam taki przykład, tak, że osoby, które jak może pomijamy, tak, Pan Jezus nie pomija. Ta zaczepka ma wypróbować jej wiarę, ma wypróbować to, czy naprawdę jej na czymś zależy w życiu. I jak ona pokazuje, tak, rzeczywiście. Mamy taki posmak, jakby Pan Jezus próbował ją poniżyć wręcz, prawda? Mówiąc, no nie można chleba dawać szczeniętom, odbierać dzieciom, tak? No ale no, co spada, to zje. Ona była tak uniżona, tak pokorna, gotowa na wszystko, żeby zaryzykować dla wiary, bo przecież ona wierzyła, że On może, tylko On może pomóc jej córce. I tego dokonała. Wierzyła, poszła do Niego z pokorą, i jej wiara została nagrodzona. Dziękuję. Piękna myśl. Proszę sobie wyobrazić, że uczeni w piśmie współcześni zastanawiali się nad tym dialogiem i znaleźli tam elementy tej dyskusji, jaka odbywa się wśród osób wierzących, wśród chrześcijan. Po co mamy iść do obcych? Zadbajmy o swoich. Po co mamy narażać się? Po co to wszystko? A jednak właśnie w tej dyskusji jest mowa o tym, że choć innych traktujemy niżej od siebie, to oni są warci tego, aby poznali plan zbawienia i aby zostali uleczeni i przyjęci do Bożego Królestwa. No to idziemy dalej. Dlatego, że kolejny fragment z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, daje nam kolejne ciekawe myśli. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.
i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Dziękuję. Cała ta historia jest zapisana od wiersza 11 do 19. Przeczytane były te istotne fragmenty, które pokazują, że było 10 chorych. Czy może ktoś parę słów powiedzieć, co to za choroba trąd? Ja wolałbym nic nie mówić na ten temat, bo na samą myśl aż mnie przeraża. To takie białe strupy, skóra się odparza, odchodzi. Dobrze, już nie mówię. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy chory w tamtych czasie mógł przebywać razem z rodziną w tym samym domu? No nie. Taka osoba była uznana oczywiście automatycznie za nieczystą i musiała być z dala tak zwanej kwarantannie. Tak. Poza granicami miasta tak. Gdzieś. Tak. Żeby nikogo nie takiej zarazić. Takiej specjalnej kolonii, gdzie najbliżsi żywili te osoby, przynosząc jedzenie, ubranie, troszcząc się, ale tylko na odległość. Ta osoba nie mogła wrócić z powrotem do grona zdrowych i normalnych, w cudzysłowie, ludzi. I teraz oni prosili, że chcą być uzdrowieni. Ale wśród nich był jeden, który historia mówi, że był z jakiego plemienia, z jakiego narodu? Był Samarytaninem, tak? Czyli był tym cudzoziemcem. Proszę mi powiedzieć, kiedy nastąpiło uzdrowienie? Tam jest dokładnie powiedziane. W jakim momencie? Czy w momencie, gdy Jezus powiedział słowo: bądźcie uzdrowieni? W momencie, gdy oni posłuchali Pana Jezusa i udali się gdzie? Do kapłanów. Do kapłanów. A gdzie ci kapłani mieszkali? W świątyni. W Jerozolimie. Czy Samarytanie chodzili do Jerozolimy? Do świątyni? No nie. Na nabożeństwa? No nie. Więc on każe temu cudzoziemcowi, żeby poszedł do tego obcego kościoła. Do tego innego kościoła. Może po raz pierwszy w życiu przekroczył próg tej innej świątyni. Właśnie to pokazuje, że i człowiek, który otrzymuje jakąś wiadomość, a w tym przypadku, który otrzymuje Boże Słowo, Boże poselstwo, też musi coś od siebie zrobić. Musi też przekroczyć jakąś barierę. Znaczy oni wierzyli w tą moc uzdrowienia Pana Jezusa i przypuszczam, że tak jak człowiek w jakiejś chorobie, to w akcie desperacji po prostu ma w sobie taką wiarę, że nie ma nic do stracenia, tak? A jedynie może zyskać. I to też na pewno nimi kierowało, że byli gotowi daleko iść, aby tylko być uzdrowionym. No to idziemy do już ostatniego fragmentu naszego studium. To jest Ewangelia Jana, 12 rozdział, wiersz 20 po 23. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Oto przychodzą ludzie, którzy nie mieszkają w tym kraju, którzy też chcą zobaczyć Jezusa. Jak myślimy, czy ludzie, którzy mieszkają w Polsce, w naszym kraju, może w innych krajach europejskich, czy oni naprawdę są pełni poznania Słowa Bożego, czekają na powtórne przyjście Pana? Czy wszyscy ludzie mają takie przekonanie? Absolutnie nie.
No właśnie, to świadczy o tym, że jeszcze wielu ludzi chce zobaczyć Jezusa, ale w swoim życiu. Nie w książce, nie na ilustracji, ale w swoim życiu. I jest taki piękny tekst z Ewangelii Jana, 12 rozdział, wiersz 19. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz, świat poszedł za nim. Tak, to jest ciekawa myśl. Świat, czyli różni ludzie, reprezentując różne narody, plemiona i ludy, języki i środowiska, idą za Jezusem, bo taka jest misja Pana, aby przyciągnąć do siebie tych, którzy zginęli, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, co przedtem w życiu przeszli, jaki jest ich język, jakie są ich zwyczaje, aby przyjęli Jezusa i poszli za Nim. Wydaje się, że nasze studium, które mówiło o tym, że misja ma być wykonana dla różnych środowisk, dla różnych ludzi, również ludzi, którzy są może chorzy, ludzi, którzy może mają pewne doświadczenia moralne w swoim życiu. Każdy z nich jest godzien tego, aby tą misję, z tą misją do niego dotrzeć. I interesującą rzeczą jest również to, że ciągle jest czas, aby tą misję realizować. Proponuję, aby na zakończenie naszego studium przeczytać jeszcze fragment z Ewangelii Jana, 12 rozdział, wiersz 25. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życie swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Dziękuję. Jeżeli umiłujemy nasze życie z Jezusem ponad wszystko, to nawet gdy go utracimy, fizycznie go utracimy, zostanie ono nam przywrócone w Bożym Królestwie, czego życzę wam z całego serca oraz wszystkim widzom, którzy nas dzisiaj oglądali. Pomódlmy się za to. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za to, że nie patrzysz na to, skąd pochodzimy, z jakiego kraju, z jakiego narodu, jaka jest nasza kultura, jakie są nasze tradycje, a że Ty każdego z nas kochasz i oddałeś swoje życie. Pomóż i nam, Boże, głosić Ewangelię dla każdego człowieka, żeby każdy mógł wiedzieć o Tobie i mieć życie wieczne. Prosimy wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chciałbym serdecznie podziękować wam za udział w tej dyskusji, w tym rozważaniu, za ciekawe myśli, a również dziękuję widzom, że zechcieli nas obejrzeć i niech Pan Bóg sprawi, aby to, co studiujemy, było dla nas wielkim błogosławieństwem. Zapraszam na kolejne studium, które będzie dotyczyło działalności apostoła Piotra.